Dzień dobry, Natalia Barańska, witam Państwa w magazynie miejskim i zapraszam na informacje. Dzięki odkryciu wód solankowych w Odwiercie w bliskiej odległości od Latoszyna, wójt Stanisław Rokosz zrobił krok w rozwoju uzdrowiska. Unikalne wody można wykorzystać leczniczo, jak i pod rekreację. Ileś po prostu odwiertów, co PGNiG robiło, no oni z natury rzeczy szukali gazu i ropy, a nie wody. Więc nie robili żadnych badań. Tutaj akurat zrobili właśnie te wstępne badania fizyko-chemiczne, jak i również temperatury. I co się okazuje? Że na głębokości 1450 metrów temperatura jest do 57 stopni, jak i również zasolona, czyli po prostu mająca związki mineralne. W niedalekiej przyszłości powstanie tu aquapark. Pod koniec już tegoż miesiąca z potencjalnymi inwestorami będę rozmawiać, którzy chcą po prostu zainwestować i żeby powstał po prostu taki aquapark, ale nie tylko po prostu zwyczajna woda, ale i woda zmineralizowana. Gmina Dębica stara się pozyskać pieniądze zewnętrzne, aby częściowo sfinansować prace związane z odwiertem. Odkrycie dodatkowych wód solankowych na pewno będzie sprzyjało rozwojowi infrastruktury i przyciągnie kuracjuszy z całej Polski, którzy będą chcieli skorzystać z tego typu leczniczych wód unikatowych w skali całego kraju. Rada Miejska w Dębicy przyjęła strategię działań rozwiązywania problemów społecznych na lata 2022-2027. Jak podkreśla Marzena Socha, dyrektor MOPS w Dębicy, w tym dokumencie umocowane są zadania wielu instytucji w mieście. Misją tej strategii jest zapewnienie jak najlepszych warunków życia mieszkańcom Dębicy, a więc to nie tylko branża, którą reprezentuję, czyli pomoc społeczna, ale to również kultura, oświata, sport, turystyka, ochrona zdrowia i wiele innych dziedzin, które wpływają na nasze warunki życia i na to, jak w tym mieście funkcjonujemy. Zawarte są w niej cele strategiczne, operacyjne, ramy finansowe. Można sięgać do dokumentu przy pisaniu projektów na pozyskiwanie funduszy zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W holu Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy można oglądać wystawę Country Woman. Jest to wyjątkowa kolekcja obrazów, z których każdy związany jest z innym krajem. Każde dzieło przedstawia kobietę w sukni złożonej z monumentów wyróżniających daną kulturę. Głównym pomysłodawcą wystawy jest Peter Bauer, człowiek biznesu z głową pełną pomysłów i pasji, pasjonat podróży, miłośnik sztuki. Żona i ja, my bardzo dużo podróżujemy i no, lubimy architekturę, malarstwo, no i wpadaliśmy na pomysł właśnie zrobienie obrazów Country Woman. Pan był w tych wszystkich krajach, które są tutaj przedstawione? We wszystkich krajach? No, przyznaję się, że nie. W Japonii na przykład nie byliśmy, ale w Chorwacji tutaj widzimy, Holandii. Tutaj widzimy Chin, też nie byłem w Chinach, no ale po prostu pozostałe kraje, no to podróżowaliśmy. W promowaniu wystawy pomogli Peterowi Bauerowi przyjaciele. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem obrazy oryginalne w gabinecie Petera Bauera, no nie ukrywam, że zachwyciły mnie i zaproponowałem, żebyśmy je pokazali szerszej publiczności i zorganizowałem w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku pierwszą wystawę, taką dziewiczą. Spotkała się z bardzo dobrym odbiorem mieszkańców Przeworska, z Rzeszowa nawet mieliśmy gości. Kobieta ubrana w suknię złożoną z zabytków to jest takie i wątek wspomnieniowy, jeżeli było się w danym państwie, ubrany w piękną kobietę i wątek taki zachęcający do odwiedzenia danego kraju, jeżeli się patrzy na obraz
reprezentantki kraju, w którym się jeszcze nie było. To jest taka zachęta do odwiedzenia tego kraju, zobaczenia tych zabytków na żywo, przejścia się uliczkami. Nasze obrazy to jest ukłon w stronę kobiecości. Uważamy, że kobieta jest siłą, jest takim oparciem. Dlatego zdecydowaliśmy się przedstawić kobietę z danego kraju z charakterystycznym typem urody, obraną w suknię z najbardziej charakterystycznych budynków. Dawid Pikor, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, także uważa, że wystawę należy promować. Wystawa mi się podoba jak najbardziej. Piękne kobiety ubrane w suknie z najbardziej znanych miejsc danego kraju. Wystawa trafiła do nas, zwrócił się do mnie przedstawiciel Homeland Reflection z prośbą o wystawienie. Stwierdziłem, że wystawa jest warta zobaczenia, dlatego gości u nas. Organizatorzy zachęcają do pobrania aplikacji, w której każdy zabytek z sukni kobiet jest opisany i można dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Wystawę Country Women będzie można oglądać do 24 lutego w holu głównym Miejskiego Ośrodka Kultury. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie.